Ostatnie dni były niezwykle pożyteczne dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu. W czwartek część z nich wzięła udział w kolejnym ze szkoleń, organizowanych przez kadrę pedagogiczną od przedmiotów zawodowych. Chodzi o to, żeby młodzież zapoznała się z produktami danej firmy i jeżeli producent ich przekona i sami oni w praktyce stwierdzą, że rzeczywiście to jest to dobry produkt, to będą je stosować również w przyszłości. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do tych uczniów, którzy już niebawem przystąpią do egzaminów związanych z kwalifikacją zawodową. Do technikum głównie pierwsza, druga klasa oraz druga i trzecia klasa zawodowa o specjalności murarz-tynkarz. Tutaj jak gdyby te klasy zostały wybrane z tego względu, że czeka ich niebawem zdawanie kwalifikacji zawodowej o tej specjalności. A tym razem szkolenie dotyczyło systemów ociepleń. Począwszy od prowadzenia prac, kiedy zaczynamy prace ociepleniowe, jak je prowadzimy, jakich błędów unikać. I na sam koniec troszeczkę o warstwach pocienionych, czyli o tynkach cienkowarstwowych, które mają za zadanie nam chronić cały system ocieplenia. Większość firm, które podczas takowych szkoleń odwiedza grudziądzką budowlankę, współpracę ze szkołą nawiązało już znacznie wcześniej. Spotkaliśmy się na targach budowlanych Budma w Poznaniu i tak nawiązaliśmy kontakt. W przyszłości niedalekiej planujemy zrobić pokaz praktyczny tychże systemów ocieplenia. Dzień później, czyli w piątek, następna grupa uczniów wzięła udział w kolejnym szkoleniu. Tym razem dotyczyło ono bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie. Docieramy do szkół, spotykamy się z młodzieżą, zwłaszcza z kierunków technicznych, tych najbardziej narażonych na wypadki przy pracy, i próbujemy uświadomić ich, jak niebezpieczna może być ich praca w przyszłości. Staramy się, żeby przekonać ich do tego, żeby zawsze do domu z pracy wracali. Tematyka okazała się bardzo bliźniacza do tej, z którą dzień wcześniej rywalizowali uczniowie szkół średnich w międzyszkolnym konkursie wiedzy o prawie pracy, zasadach i przepisach BHP. Jego zwycięzcą został uczeń grudziąckiej budowlanki Krzysztof Koseda. Jestem już w takim wieku, w którym niedługo będę kończył szkołę i będę wkraczał w swoją pierwszą pracę. I informacje, których mogłem się nauczyć na ten konkurs, pozwolą mi lepiej wkroczyć właśnie w okres pracy. Jak się okazuje, takie szkolenia są w przypadku osób rozpoczynających swoją zawodową przygodę w branży budowlanej bardzo potrzebne. Branża budowlana negatywnie szczególnie wyróżnia się na tle innych branży. Tutaj średnio ginie najwięcej osób, a także jest taki problem, że co druga śmiertelna ofiara nie przepracowała w budownictwie 3 miesięcy. I to właśnie z takimi bardzo negatywnymi statystykami walczą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.